Są ludzie, którzy kupują takie auta, jakie im się podobają. Są ludzie, którzy kupują takie auta, jakich potrzebują. Są też tacy, którzy nie wnikając w pobudki, czy jest to chęć przedłużenia sobie czegoś, czy zwykła samochodowa pasja, chcieliby na ulicy zawsze się wyróżniać. Jeśli jesteś jedną z takich osób, przygotowałem dla Ciebie 5 propozycji tanich aut, dzięki którym na ulicy będziesz wyglądał jak 50 Cent przed bankructwem. Propozycja numer 1. Mazda RX-8. Kupując Mazdę, nie tylko zapewnicie sobie wygląd rodem z Szybkich i Wściekłych, ale otrzymacie także osiągi rodem z przywołanego filmu. 230 koni to już taka dawka mocy, która potrafi zapewnić zabawę na wyższym poziomie. A zatem nie tylko wygląd, ale i osiągi. Chrysler 300C, czyli Mercedes z AliExpress. Niektórzy twierdzą, że to najbardziej mafijne auto na rynku. Ponieważ twórcy uznali, że jeśli coś ma być dobre, musi być duże, 300C do 5 metrów brakuje jedynie milimetra. Jak na Amerykańca przystało, nie uświadczysz tu skrzyni manualnej, uświadczysz za to tylny napęd, a dla hardkorowców przygotowano wersję Hemi. Limuzyna Chryslera klasyfikowana jest w segmencie E, choć bywa też zaliczana do aut luksusowych. 300C to genialny wygląd, bezkompromisowy rozmach, świetne osiągi i bardzo atrakcyjna cena. Wystarczy 25 tysięcy plus 500 zł na ciemne szyby i możesz już siać postrach na dzielnicy. Trzecia propozycja to Jaguar XJ. Odróżnić od siebie Jaguary potrafią tylko ich projektanci i ludzie, którzy jeżdżą nimi od 20 lat. Cała reszta nie będzie miała pojęcia, czy jedziesz 5-letnim kocurem, czy jego 20-letnim dziadkiem. Nie jest to szczególnie awaryjny samochód, ale ze względu na aluminiowe nadwozie polecałbym parkować przynajmniej 20 metrów od innych samochodów. W innym wypadku faktycznie będziesz wyglądał jak 50 Cent przed bankructwem, ale stan Twojego konta szybko zrobi się taki, jak już po. Auto numer 4 to Toyota Celica. Nie wiem, czy wiecie, bo Hołka kojarzycie raczej z Subaru Imprezą, ale to właśnie w Celice zdobywał on swoje pierwsze mistrzostwa Polski. Mimo wspomnianego sportowego wątku, modele od 1999 roku wyglądają na zdecydowanie szybsze niż są w rzeczywistości. Podobnie wyglądają lepiej niż się prowadzą. Należy jednak pochwalić legendarną niezawodność Toyoty, którą Celica kontynuuje, a także zauważyć, że jest to sportowy pojazd, który z powodzeniem możecie używać na co dzień, włącznie z przywiezieniem do domu zakupów. Trzeba także dodać, że sportowy wygląd auta i jego cenowa dostępność spowodowały, że model ten cieszył się dużym zainteresowaniem agrotunerów. Ostatnie proponowane auto to BMW serii 3 oznaczone symbolem E46. Chociaż prezentowana trójka zadebiutowała w ubiegłym wieku, wygląda lepiej od niejednego współczesnego auta. O ile model ten nie imponuje przestronnością, o tyle prowadzenie, wykonanie i osiągi pozostają na najwyższym poziomie. Chociaż BMW E46 możemy kupić nawet za kilka tysięcy złotych, ogromnym problemem staje się znalezienie zadbanego egzemplarza wartego zainteresowania. Rynek zalany został ściąganym z zachodu szrotem w stanie gorszym niż powietrze w Polsce w smogowym piku. Jeśli jednak uda Wam się znaleźć porządny egzemplarz, dostaniecie auto ze stylistyką niestarzającą się jak pieczywo z Biedronki, a także samochód, który posiada wszystkie najlepsze cechy BMW.